Jest bezpiecznie? Niecodzienne sceny nad jeziorem Borówno w Skarszewach. Pomocy! To kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Kociewskiego Centrum Zdrowia z zakresu pierwszej pomocy pod nazwą Czuję, widzę, słyszę, ratuję. Przywiązujemy w naszym powiecie ogromną wagę do bezpieczeństwa, m.in. do udzielania pomocy, pierwszej pomocy ofiarom wypadków i różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń. Dlatego od 3 lat organizujemy zawody w udzielaniu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To inicjatywa, która z każdą edycją odnosi coraz większy sukces. Udało nam się już przeszkolić około 4000 mieszkańców powiatu starogardzkiego. To taka wspólna akcja, która jest realizowana przez ratowników, ale też i ochotnicze straże pożarne. To jest coś, na co bardzo jako Wydział Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego stawiamy. Walka o nagrody nie jest tutaj najważniejsza. Chodzi przede wszystkim o pomoc drugiemu człowiekowi, o czym młodzi ludzie dobrze wiedzą. Nie musimy namawiać, nie musimy nikogo przekonywać o ważności i o potrzebie brania udziału w tego typu zawodach. Jest to element propagowania wiedzy o ogólnych zachowaniach, którymi powinni się w tym przypadku młodzież wykazywać w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Kreatywnością wykazują się nie tylko uczestnicy, ale i też organizatorzy. Każda edycja to niespodzianka dla uczestniczących. Jest okazja do sprawdzenia się w nowych sytuacjach oraz miejscach. Każde zawody są inne, są odmienne. Właśnie o to też między innymi nam chodzi, żeby zmieniać scenerię, żeby zmieniać ogniska urazowe i za każdym razem zaskakiwać i sprawdzać naszą młodzież z zakresu pierwszej pomocy. Plusem jest to, że już dzisiaj wiedzą, jak poprawnie się zachować w danych sytuacjach. Młodzież ponadgimnazjalna w 4-osobowych drużynach rywalizuje o miano najlepszych ratowników. Każde z 5 ognisk urazowych było skrupulatnie przygotowane i zainscenizowane, przez co uczestnicy mogli poczuć się jak na prawdziwej akcji. Każdy bardzo dobrze przygotowany do naszych pozoracji, do naszych scenek urazowych. Wiedza jest, troszkę stresu też jest widać po uczestnikach, ale do przodu, do przodu. Ja tutaj odgrywam rolę kobiety w ciąży, która jest nieprzytomna i nie oddycha i ratownicy muszą wykonać na mnie defibrylację. Konkurencja była zaskakująca, ale myślę, że daliśmy radę. Czułem się z każdą sytuacją coraz pewniej i myślę, że będzie tylko lepiej. Było bardzo dobrze, tylko polegliśmy na jednej rzeczy, nie sprawdziliśmy jamy ustnej i nie podłożyliśmy poszkodowanej klina tutaj pod bok, bo była kobieta w ciąży i nie oddychała. Dobra, ja go wezmę, to może odnacisz. Pozoranci bardzo mili ludzie, przygotowani, widać ucharakteryzowani, jak najbardziej kobieta w ciąży z pełnym brzuchem, pan hipotermii, sine usta, wszystko w porządku. Najlepiej było w domku urazowym numer 2. Chociaż trochę był poszkodowany ciężko, daliśmy radę z pomocą rezerwowych. Nasz opiekun, pan Kroplewski, wytypował tak jakby z jednej klasy osoby. Nie jest źle, znaczy trzeba trochę pomyśleć, ale nie jest aż tak tragicznie. Najtrudniejsze po prostu się zgrać, żeby była ta harmonia, żeby każdy robił to, co potrafi i wszystko wyszło tak, żeby nie zaszkodzić poszkodowanemu. Po takich zajęciach teoretyczno-praktycznych każdy z uczestników zdobył nieocenioną wiedzę i doświadczenie. Potrzeba takich szkoleń. Dzisiejsze błędy, które tutaj popełniają, są drobne błędy. Podejrzewam, że się te błędy wyeliminuje, one zostaną zapamiętane przez młodzież i w konsekwencjach będzie to prowadziło do prawidłowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Najlepsi okazali się uczniowie 1. Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, 2. nagrodę otrzymało Liceum nr 2, a 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na kolejne zawody. Polecamy również zobaczyć grant dla Kociewskiego Centrum Zdrowia oraz Czuję, widzę, słyszę, ratuję. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.